Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku, który powstaje przy współpracy z EA Game Changers. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość nagrania tego odcinka wcześniej. Przedpremierowo super się złożyło, bo dosłownie w ostatnim dniu przed moim wyjazdem mogę to nagrać, więc genialnie, bo tak to musiałabym 2 tygodnie czekać, aż powrócę do mojego komputera. Także co, super, mega się cieszę, przechodzimy do kasa, sprawdzamy co jest nowego. Zatem tak, mamy tutaj przygotowaną simkę, na której będziemy testować właśnie nowości, nowe rzeczy. Może zerkniemy na aspiracje, czy jest coś nowego. Nic się nie podświetla, więc podejrzewam, że chyba nie. A jeżeli chodzi o cechy, to też nie sądzę. Ale tak wzrokowo przejrzę. No nie, i sądzę, że raczej nic nie ma, już to zamknęłam, a teraz może wejdziemy sobie we fryzury i zrobimy sobie może sortowanie od, jak to się pięknie nazywa, zaraz, Moschino po prostu. Mam nadzieję, że poprawnie to wymawiam, sprawdzałam i sądzę, że tak, w razie co poprawcie mnie oczywiście. I pierwsza fryzura, która, wiecie, że ja, może zacznę od tego, bo to jest u mnie standard, co ja zawsze mówię, że ja raczej stawiam na mody w moich rozgrywkach, ale zdarza mi się, że coś mi się podoba i coś używam, wiecie, takich, wiecie, fryzur czy ubrań. Meble używam z gry zawsze, praktycznie zawsze, ale jeżeli chodzi o kas, to raczej mody. Ale na przykład ta fryzura, jak ją zobaczyłam od razu w jakiejś zapowiedzi, mega, mega, mega fajnie wygląda, naprawdę jak na, wiecie, fryzurkę z gry. Wiem, że jestem upierdliwa i po prostu męczę tymi modami, ale naprawdę zdarza mi się coś lubić i myślę, że to jest właśnie jedna z takich fryzur, które mogłabym polubić. To jest specyficzne, ale powiem Wam, że jakoś tak też nieźle wygląda. Kojarzy mi się z Leon Zawodowiec, tak? Nie wiem, czy takie miała włosy, ale takie jest moje pierwsze skojarzenie, więc tak to wygląda. W ogóle niedużo jest tych rzeczy, od razu zobaczcie. No i taka krótka fryzura kręcona, to bardziej bym powiedziała, że raczej na chłopaka. Także myślę, że zostanę przy tych włosach. I oglądamy sobie, co mamy dalej. Jeżeli chodzi o nakrycia głowy, tu będzie strasznie dużo klikania. No ale tak, już widzę, że to nie jest z tego, prawda? Tak, to jest przecież z Zostań Gwiazdą, więc to sobie zamykamy. I dodatki. Ok, posortowałam sobie, żeby Was już nie zanudzać. I mamy tutaj kolczyki z tym znakiem simsowym. Powiem Wam, że wyglądają. Nie nosiłabym ich raczej w moich rozgrywkach, bo ani do Wyzwania Królewskiego mi nie pasują, ani do Ali. Może w jakichś przyszłych? Myślę, że to byłoby fajne. Czy są kolorki tego? Są. Na przykład rozgniewany sim. Znaczy tak, to bardziej byłby rozgniewany sim. Smutny. No ale najbardziej chyba zielony, to taki wiecie, najlepszy, nie? Dobra, więc teraz patrzymy sobie. Dobra, na razie niech zostaną, ale zobaczymy sobie, czy jest jakiś makijaż. Dobra, lecimy. Moschino. I mamy taką po prostu, taka gejsza trochę bym powiedziała. No fajnie, ale dobra, na razie to zdejmiemy, żeby nam nie przysłaniało simki. Także mało tych rzeczy póki co, ale przechodzimy sobie teraz na ubrania. Może, gdzie to jest? Zawsze o tym zapominam. Gotowe style. Zobaczmy te gotowe style. Ale też musimy sobie posortować. No, no koszmar z tym klikaniem. Okej. Nic. Słuchajcie, nic. Z tego, co mi się wydaje. No to więc dobra, więc lecimy po prostu. No i mamy posortowane. I patrzymy sobie. Ta kurteczka, coś podobnego już chyba było w grze. Ale powiem Wam, że całkiem fajna. Lubię takie właśnie duperelki, jak są jakieś suwaczki i tak dalej. Ładna nawet. Może się kiedyś przyda. Tutaj z czapką Moschino taki t-shirt, dosyć duży, bardziej by mi pasował na męski. O, i patrzcie, z unicornem, fajny. Teraz taka kurteczka, w sumie kurteczek nigdy dość, bo na zimną pogodę zawsze nie mam w co ubierać simów. Dalej mamy taką bluzkę z naddrukiem imitującym garnitur, marynarkę, bo to raczej nie jest marynarka, bo to nie ma takich odstających elementów, jak widzicie. No i to chyba było z gry, więc najlepszą rzeczą w sumie, nie, najlepszą raczej ta kurteczka. I dół. I tutaj mamy taką spódniczkę. Mogłaby być
spinkę krótsza, to by było, o, to by ze sobą pasowało w sumie, to pewnie taki komplet. Ale może tak, no te spodenki zdecydowanie bardziej mi się podobają. I jeszcze mamy taką spódniczkę, ona jest tylko w tym kolorze. Totalnie do siebie nie pasuje. Coś innego bym do tego nałożyła, ale powiedzmy, że uparłam się, żeby dzisiaj było wszystko z gry, więc nic nie będzie do siebie pasowało. Ale chodzi mi o to, żeby po prostu wszystko obejrzeć, nie mieszać z modami. Dobra, i tutaj mamy takie buciki. Wow, powiem wam, że rzadko dają na takich, wiecie, w miarę nowoczesnych obcasach. To i tak nie jest, wiecie, to co właśnie moje ulubione szpilki z modów. Ale jest już im całkiem blisko do sensownych butów. I te buty nie, no i te buty też nie są z tego dodatku, tylko miałam nieodkliknięte. Także co, to byłoby chyba tyle, jeżeli chodzi jeszcze o takie... Nie, dodatki klikałam, chyba nie klikałam, więc zobaczmy. Moschino, nic. Także trochę bidnie, ale patrzymy dalej. Zwłaszcza powiem wam, że wydaje mi się, że to powinno być sporo rzeczy, bo to jest jednak taki, wiecie, akcesoria opierające się na marce modowej, więc oczekiwałabym trochę więcej rzeczy. Tutaj pewnie to są jakieś, wiecie, takie... Kurczę, dlaczego ty nie masz włosów? Kurczę, już szybciutko i może nałożymy włosy. Okej, okay, już przechodzimy z powrotem do sklepu. Pewnie to są jakieś takie modele kultowe, których ja w ogóle nie kojarzę. I może dlatego też nie doceniam. Ale jakoś nie interesuję się, wiecie, zbytnio modą, więc pewnie dlatego też. No i tutaj znowu ten motyw, znaczka. Nie wypowiem tej nazwy, bo wiecie, że na pewno to przekręcę, ale ogólnie spoko strój. No i taka sukienka. O, to jest słodkie całkiem. Ale też, jakby była o ciupinkę krótsza taka, o dotąd, to bym była tak w pełni usatysfakcjonowana. No nie wiem, szczerze powiedziawszy, co jej zostawić, bo za bardzo nic mi tu do siebie nie pasuje. Nie wiem, która stylizacja lepsza, chyba ta. Więc dobra, tą sobie usuniemy na razie i zobaczymy, jak to wygląda, kiedy chodzi o chłopaka. Dobra, mam tu jakiegoś pierwszego lepszego sima, nie wiem, gdzieś go kiedyś wykorzystywałam, gdzie, nie pamiętam, ale przejdźmy do zobaczenia włosów. No i tak, włosy mamy coś takiego. Wiem, że to jest modna fryzura, ale powiem wam, że strasznie nie lubię takich fryzur, gdzie chłopaki mają tak maksymalnie wygolone, to on to jeszcze nie ma tak bardzo źle, ale wiecie, tak prawie całkowicie zero, a tu nagle włosy albo taka mała kupeczka na środku głowy, nie znoszę. Dobra, tutaj te same włosy co u kobiety, tylko no, na mężczyźnie też powiem wam, że fajnie to wygląda. Powiem wam, że liczyłam na te włosy takie kręcone i co się z nimi stało, zaraz zobaczymy. Chyba, że one nie, one są z tego, tak, z tego, więc bardziej by mi te włosy pasowały na chłopaka, a one nawet nie były w męskiej kategorii. Więc myślę, że to by było najfajniejsze. Dobra, zostawimy mu czarne i patrzymy. Zarost, jakiś nowy zarost, zaraz zobaczymy. Nic, jak widzicie, nic. Nakrycia głowy, nic. Dodatki, nic. Dobra, teraz sprawdzamy ciuchy. Ten sam t-shirt, no i tak jak myślałam, dużo, dużo lepiej na mężczyźnie. Kurteczka. O, kurteczka, jestem na tak. Fajna. Przyda się. Ładna. I teraz bluza w tym samym motywie co sukienka. Tak jak mówię, pewnie to są jakieś kultowe rzeczy, których ja nie kojarzę, więc dlatego może trochę jestem taka, wiecie, że to mnie jakoś tak bardzo nie rusza. Teraz to też pewnie coś jest coś znanego. I o, i w tym kolorze fajnie. Chociaż taką mają tendencję do robienia tych rzeczy krótkich. Ja bym to zrobiła troszkę dłuższe. Nie wiem, ale to ja, bo ja jestem taka trochę starożytna. Dobra, na całe ciało czy coś mamy? O, no to mi się podoba. Szkoda, że nie ma czegoś z fioletem, to bym to zaraz wypchała do wyzwania królewskiego, ale może jakiś mąż dla naszej córki? Czemu nie? Czy to jest z... Nie, to nie jest, to było z Dostań Gwiazdą, więc to by wyglądało na to, że to jest tylko to. Dół, te spodnie i powiem wam, że to będzie piękny komplet. Biorę to. No, fajne. Także okej, okay. I jakieś buty dla niego, czy to jest z tego? Zaraz zobaczymy. Tak, bo musiałam to odkliknąć, więc powiem wam, nieźle. Tylko tak, może mu tutaj zmienimy te... Ja to już poza kamerami pozmieniam, żeby on nie był taki negatywny. I sprawdzimy sobie jeszcze dzieci i to dla psów. Okej, okay, sprawdzamy dzieci i powiem wam, bidnie. Nie ma żadnych włosów. Nakrycia głowy to nie jest na pewno z tego. Dodatki
makijaż, no to wiadomo, że dla dzieci to nie ma, więc muszę dać jej jakąś fryzurkę inną, żeby taka łysa nie była. Może warkoczyki ci damy, może brązowe po twojej mamusi, powiedzmy. I zobaczymy sobie teraz stroje. Żadnych ubranek na górę, na całe ciało nic, bo to jest 4 pór roku, nieodkliknięte. Nic na dół, dodatki nic, obuwie nic. Pewnie to samo się stanie, jeżeli zmienię ją na chłopczyka, ale z ciekawości zobaczmy. Nic, na dół, na środek i na górę nic. Zmieniamy na toddlersa, ale już podejrzewam, że skoro nie było na dzieci, to i na toddlersy nie będzie. No jak widzicie, nie ma nakrycia głowy, dodatki. Może zmienimy sobie na dziewczynkę. Tak, tylko musimy ci to usunąć. O, uroczo. No ale oczywiście nie ma, nie ma i nie ma. Także usuwamy naszą córkę i razem z tą parą Łucja. I powiem wam, że spostrzegawcze osoby, czy wiecie, kim była ta Simka? Proszę napiszcie w komentarzu. Dobrze, także razem z naszą Łucją i z Filipem udajemy się do rozgrywki. I tutaj jeszcze takie miejsce na małą chamską reklamę. Jak może wiecie, pierwszy raz w tym roku pojechałam, znaczy jutro jadę, ale dla was to już pojechałam na wakacje nad morze. Nigdy nie byłam nad morzem, więc mega się ekscytuję. Także z tej racji zapraszam was serdecznie, oczywiście jeśli macie ochotę, na mój Instagram paulas.pl. Teraz wam się na pewno wyświetliło. Zapraszam was po prostu na mój Instagram do śledzenia mojego Instastory, bo pewnie będę wrzucała tam dużo, dużo głupot, także zapraszam. A teraz już przechodzimy do rozgrywki. No i tylko dla potwierdzenia, chociaż oczywiście chyba nigdy nie było tak, żeby w akcesoriach były nowe miasta, ale po prostu pokazuję wam, że nie ma nowego miasta, co można było wywnioskować, bo w akcesoriach nigdy nie ma. Czy to ma sens, co mówię? Wątpię. W każdym razie wybieram jakąś działkę i będziemy testować. I tak, kochani, jako że to taki będzie po prostu first look typowy, rzadko robię first looki, bo zawsze jestem spóźniona, ponieważ praktycznie zawsze sobie kupowałam te wszystkie rozszerzenia sama, po prostu po premierze, ale teraz, że mam taką okazję, to stwierdziłam, zrobię taki typowy first look, że obejrzymy sobie, co nowego doszło i w kasie, i w rozgrywce, dlatego też pokażę wam nawet i kolory ścian, są aż dwa, jeżeli dobrze patrzę, także są różne warianty, takie jakieś szalone wzory, nie przepadam za takimi rzeczami, ale może gdzieś. I drugie coś, co jest, kurczę, tutaj ciężko, to o, może z tej strony zobaczymy, wiecie, bo tutaj będzie, może zrobimy sobie jakieś, nie wiem, nie no, może rano, niech będzie rano. I tutaj jest coś w takie właśnie, nawet nie wiem, jak to określić, ale fajne, całkiem fajne, takie nowoczesne, do jakichś nowoczesnych wnętrz. Dobra, zmienimy sobie tak, a tam nawet w środku tak było, to okej, to cofnę, bo tutaj mamy te pokoje, które doszły z, wiecie, takie gotowe już, ale tak, no i tak, może też szybko jeszcze powiem, że nie ma żadnych podłóg, tu coś mi się podświetla, ale właściwie nie wiem, co by to miało być, bo chyba nic nie ma, może okna jakieś, o, no i tak rzeczywiście tutaj możemy zobaczyć na tych pokojach, że są te okna i patrzcie, jakie fajne, takie półokrągłe, duże, takie kratkowate, to mi się podoba, drzwi takie przesuwne, super, tylko czy tutaj są fundamenty, żeby nie było przypału, że nie będę mogła wejść. Nie powiem wam w sumie szczerze, że nie wiem, co ja tutaj kombinuję, w każdym razie wróćmy do drzwi i okien, okna takie lekko uchylone, bajerka niesamowita, no i te drzwi przesuwane, chyba tak to powinnam powiedzieć, także okej, teraz przechodzimy sobie już do takiego grania, no i tutaj już jest spoiler na całego, ale poprosimy naszą Simkę, żeby tutaj stestowała nowe rzeczy. I tak, tutaj są jeszcze jakieś takie ozdoby ścienne, taka ozdoba ścienna i ramka, nie wiem, czy coś w tę ramkę może... Może musimy mieć, o, zarządzaj zdjęciami, super, właśnie, tak, tego się spodziewałam, że to będzie coś w tym rodzaju, to jest elektroniczna ramka, jedna jest pionowa, druga pozioma, jak będziemy mieć zdjęcia, tylko jak te zdjęcia robić? No nic, no dobrze, zaraz do tego dojdziemy, ale będziemy mogli sobie ustawiać zdjęcia i one będą się chyba same przesuwały, po prostu coś pięknego. Lustro, taki dymek mamy. Tutaj mamy wieszak na ubrania, śliczny. Był już jeden, chyba z Zostań Gwiazdą, ale nie był tak ładny i te rzeczy nie były tak ładne, jak tutaj są. Tak, tutaj mamy jakiś wzmacniacz, obejrzyj. Szkoda, miałam nadzieję, że to będzie coś w rodzaju nowego radia. Niestety nie. Tutaj mamy jakiś statyw, dodaj aparat.
musi on nadawać się wyposażeniu. To chyba musimy kupić ten tradycyjny aparat, poczekajcie. Bo tak, zobaczcie, kiedy zrobię sobie sortowanie po Moschino, to jedyne co jest, a tu jest ten aparat. Szybki cyk P10, aparat bez lustra. Ten aparat to ucieleśnienie najnowszych technologii, bla bla bla, ale odblokuj po raz pierwszy osiągając najwyższą ocenę pracy jako wolny strzelec fotograf. Czyli to nie będzie takie proste. Zastanawiam się, czy z tym aparatem coś uda się ugrać, ale wątpię. Z tym, wiecie, tradycyjnym z gry. Schowajmy go do wyposażenia. Pewnie nie. O, a jednak, czyli dodajmy ten zwykły aparat. I czy możemy jakieś zdjęcie zrobić? Zróbmy zdjęcie z... Albo zrób zdjęcie... No dobra, temu Filipowi. Zobaczymy. Ja się już ekscytuję, bo już sobie wyobrażam te wszystkie rzeczy użyte, a możecie zobaczyć w tle pozostałe rzeczy. Te wszystkie rzeczy użyte w nowym top model. W ogóle chciałam zacząć nowy top model właśnie we wrześniu. Patrzcie, możemy wybrać pozę, jaką ma robić. Z tego względu, że wiecie, że będzie nowa edycja top model od września, więc stwierdziłam, że fajnie byłoby też wreszcie zrobić tą obiecaną kolejną edycję u mnie. I zobaczmy. Zmień pozę. Czyli różne emocje. A czy na przykład to jest co za poza? Zrelaksowana, domyślna, smutna. Aha, bo teraz zmienia dopiero. Czyli różne są objawy tego, że tak powiem. To, co jest za poza? Modowa. Zobaczmy. O, ale tylko jedna? A nie, zmienia się na różne. No to czuję, że w top model być może będzie robiona. Chociaż fajnie, jakby losowa była jednak poza. No, będę musiała to wszystko stestować. Na przykład podekscytowana poza, zobaczmy. Wow! Flirciarska poza. Nie wiem, czy ta poprzednia poza lub ta by mnie jakoś poderwała, no ale... O, to by mnie może poderwało. Okej, o, ta jest właśnie przerażająca. Dobra, więc zróbmy mu takie zdjęcie. A zróbmy, słuchajcie, na przykład, co to jest. Głupawa poza, zróbmy. No nie, to wygląda jakby tak patrzył w niebo. Zamyślona poza. Okej, i testujemy tą naszą ramkę, zobaczymy. Okej, więc wystarczy. Wystarczy, stop. Tu jakiś gościu przyszedł i nam się panoszy. Czy tutaj... Aha. To jest chyba tylko taka ozdoba w takim razie. Ale tutaj zróbmy, zarządzajmy zdjęciami. I wszystkie możemy wrzucić. Super. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Którą ja wrzuciłam? W to? Włącz. Wymaga posiadania co najmniej jednego zdjęcia w wyposażeniu. No to przecież miałam. Elektryczność nie działa bez przyłącza. A, bo to jest działka bez przyłącza. No już robię przyłącze. Także słuchajcie, na przypale ten odcinek. Ale wiecie, first look to first look. Dobra, przyspieszaj, zobaczymy, czy się będzie zmieniało. Aha, patrzcie, teraz jeszcze tutaj zobaczyłam, że możemy zrobić prędkość, czyli nie tak szybko, czyli albo co 24 godziny, 12, 6, a najkrócej to jest 3 i godzina. Czyli nie chce mi się tyle czekać. Dobra, to jedziemy dalej z przeglądaniem, co tutaj się dzieje. Czyli tak jak mówię, szkoda, że to nie jest w postaci, że to gra. Nowy dywanik... Może wiecie co, nie jestem najlepsza w first looki. Na pewno nie, więc musicie mi to wybaczyć, ale zobaczymy, czy są inne wzory. Takie jak widzicie. Okej, więc może sobie tak przejrzymy wszystkie te rzeczy. Tu jest skrzynia, która jest chyba stolikiem. I wygląda naprawdę fajnie. Na pewno gdzieś mi się przyda. Chociaż tak w brązowym to kojarzy mi się raczej z strumienką, ale nic. Tutaj słuchajcie, jest ta półka i powiem wam, może na chwilkę zrobimy sobie tak. Chociaż wiecie, że nie lubię. I powiem wam, że ta półka jest super, bardzo, bardzo mi się podoba. I też zobaczymy sobie kolory. O, biała. Fajnie, naprawdę ładna. O, i taka też ładna. Nawet taka chyba mi się najbardziej podoba. Dobra, tutaj mamy coś w rodzaju, zaraz się dowiemy, co to jest. Parawan. Mniejsza z tym, wiecie, no parawan to parawan. Także to by było tyle. Kanapa. W takim kształcie. Możemy też zobaczyć sobie tak na szybko kolory. Powiem wam, że odkąd mam fioletową generację w Wyzwaniu Królewskim, to zauważyłam, że jest naprawdę bardzo mało fioletowych mebli. Nie wiem, dajcie znać, ale naprawdę wydaje mi się, że bardzo, bardzo mało. W tym samym stylu jest oczywiście też fotel i mały stolik. Pozwólcie, że zmienię tą kamerę, bo jednak
Jednak to nie jest to, co lubię. No i tak, to by było tyle, jeżeli chodzi o meble. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam. No tutaj jeszcze to jest jakaś ozdoba. I tutaj jeszcze taki neon widziałam. Tutaj, o. Neon i ta lampa. No i jeszcze tutaj może dopowiem, że te pierdółki tutaj, czyli te magazyny modowe. I tutaj jest jakiś taki, wiecie, stojaczek z książkami. Tutaj mamy też tło. Może teraz będziemy klikać, bo nasza simka się przebrała bardzo niefortunnie na łyso. Można wybrać tło i zobaczmy może. Blask gwiazd, czyli bardzo fajnie. Czerwony dywan. Super, chmury. To wygląda raczej nie jak chmury. Niebo nad lasem, wow. Czyli powiem wam, że naprawdę dużo opcji do... Dużo opcji do top model. Pionowe oświetlenie, o fajnie. Promienny, rozświetlony promieniami las. Takie mogłyby być bardziej, wiecie, bardziej takie dokładniejsze, no nie? Słodkości. Więcej opcji, złudzenie optyczne. I takie bardziej realistyczne mogłyby być. I tęcza, to już słabe. No i tutaj pewnie to samo, prawda? Słodkości, no właśnie. Dwie lampy. Oświetlenie studyjne. No i tak, klikamy już play, bo to jest bardzo niewydarzony odcinek, ale zobaczymy w tych pokojach, jakie to nam opcje dają. Wybierz tło. No dobra, zróbmy sobie rozświetlony promieniami las i zróbmy zdjęcie. Aha, no i na tej zasadzie, że możemy robić zdjęcie, a nie ma simki nawet. Dobra, jednak źle, bo można zrobić zrób zdjęcie i kropeczki i wtedy tutaj wybieramy sima, więc zróbmy tej Woodsy na tym tle. I patrzcie, to tło, teraz dopiero zobaczyłam, że ono się tak delikatnie w przyspieszeniu, to widać, przesuwa. No i tak to wygląda. No trochę słabo, tutaj mogłam też ustawić tło, bo to by było tak, wiecie... Tu by nie było tego paska, no nic, ale może zbliżymy ją, o. No szkoda, że to tło nie jest takie ładniejsze. Ciekawa jestem, czy jak zaczną działać moderzy, to czy zrobimy jakieś dodatkowe tła, czy to jest w ogóle możliwe. Fajnie by było. Także co, zrobimy jej zdjęcie. Zrób. Czy może zmienić jakąś pozę? O, patrzcie. Powiem wam, że dużo pięknych jest tych poz. Bardzo mnie to cieszy. Szczególnie właśnie w kontekście top... Ojej. Szczególnie w kontekście top model. Także mamy zdjęcia i naszej Woodsy. Jeszcze na szybciutko chciałam zobaczyć, czy jest jakaś opcja, że możemy na przykład zrobić własne studio, bo coś takiego tam było na początku, no nie, ale powiem wam szczerze, nie wiem, bo tutaj jest albo klinika, albo sklep, ale zobaczymy kariery, jakie są, czyli tutaj i znajdź pracę, bo tam coś też było o tych dorywczych pracach, no nie wiem. Super są te okna akurat, o to chciałam dopowiedzieć. Oj, chód też kogo wam przypomina. Spoiler za spoilerem. Dobra, patrzymy co jest nowego. Przeoczyłam? Czy nie ma tego? Dobra, przechodzę to któryś raz wzdłuż i wszerz. I albo jestem ślepa, albo tego nie ma nic tutaj nowego. Więc zobaczymy w... Nie chcę agencji, chyba coś źle kliknęłam. Zobaczymy jeszcze w tych pracach dorywczych w takim razie. Przenoszenie mebli. Potrzebna obstawa, moja własna, coś tam, ostateczny dowód. Zalecana umiejętność, drugi poziom fotografowania. No i słuchajcie, sukces. Diego pozował na skałach i zanurzał się w głębinach w swoim wyjątkowo realistycznym stroju syreny. Także okej. Rezultat 210 na piwku i pozytywna opinia. Fajnie, więc zobaczymy, czy teraz mamy dostęp już do tego aparatu, czy nie mamy. Zawsze mi się to myli, także okej, tutaj ostatnie praktycznie. Zajęcia, umiejętności, aparat. Odblokuj po raz pierwszy, osiągając najwyższą ocenę pracy jako wolny strzelec fotograf. Czyli to jeszcze za wcześnie. Bo te jego oceny w tej pracy dorywczej... Znajdź pracę dorywcze, zobaczymy. To są tutaj i on ma dopiero 2. I niestety już nie może tutaj też mieć kolejnego zadania z fotografowaniem póki co, więc no wiecie, trochę by to potrwało, chciałam, żeby to był krótki film, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że się on wam podobał.
Jaka jest moja ostateczna opinia? Jest parę fajnych rzeczy, nie za dużo, ale i tak jestem pozytywnie nastawiona z tego względu, że te rzeczy mi się przydadzą na pewno w realizacji nowej edycji Top Model na moim kanale, na co Was serdecznie i gorąco zapraszam już wkrótce. Wiem, że już miało być kilka miesięcy temu, ale myślę, że we wrześniu to będzie już na bank. Także co? Generalnie jestem podekscytowana na to Top Model właśnie przy użyciu tych różnych nowych sprzętów, dekoracji i tak dalej. Co do ciuchów, fryzur, ładne, ale mało. Szczególnie ten męski strój mi się podoba, ta bluza szczególnie. Ale podsumowując, no tak powiem Wam, mało tego wszystkiego. Tak bym powiedziała, że mało. Mogłoby być więcej.